Siemanko, siemanko, witam Was, z tej strony Luke, zapraszam Was na ostatni mecz 9 ligi FIFA Ultimate. Walczymy dzisiaj o kolejne 3 punkty, żeby zdobyć tytuł mistrzowski. Oczywiście ten tytuł mistrzowski jest mi praktycznie niepotrzebny. Mamy awans. Jak widać, gramy sobie dzisiaj składzikiem bardzo, bardzo mocnym, najsilniejszym składem, jaki oczywiście posiadam teraz. Wyszukujemy szybko przeciwnika jakiegoś, żeby nie tracić czasu. Potrzebuję minimum 2400 końców, żeby... żeby sobie sprawić paczkę zawodników na Mikołajki. Może trafimy coś dobrego. Może mam się na to jakiś Cristiano, Zlatanik, Messi, może Suarez, może Neymar, no nie wiem, żeby ten klub troszkę zaczął znowu funkcjonować. Bo nie mam na razie pieniędzy, sobie doładować konto PSN i bachnąć o przeciwnik tego. Opuścił mecz, żeby sobie dodać te FIFA coinsy całe. Pieniądze się skończyły, trzeba czekać na wypłatę, tak więc trzeba się jakoś ratować może tymi FIFA, tymi całymi coinsami, czy jak to tam się nazywa. Jak widać, zmiany znowu, ale spowodowane jest to nagłym remontem w moim pokoju, znaczy w studiu, tak by to można określić. I dlatego są te flagi, które kryją i maskują to, co się kryje za nimi. A jest naprawdę tragedia. Oj, widzę, jakiś włoska liga będzie. No, zagramy sobie podstawowym strojem. Może nam przyniesie szczęście. Tak jak wspominałem, nie potrzebujemy nawet wygrywać tego meczu. Możemy go przegrać, a i tak będziemy uradowani, bo zdobędziemy paczkę, która może przynieść nam jeszcze większe uradowanie. Widzę, gościu gra BBVA. Nie, nie ma BBVA, bo tam jest ktoś z Napoli. I to jest Iguain z Napoli. Będzie ciężko, jak co mecz. Zobaczymy, co będzie w 8 lidze. Także co, nie przedłużamy, zaczynamy. Ze stadio Alberto Armando Buenos Aires. Zwanego potocznie bombonierą z uwagi na jego kształt. Mogę grać, zaczynamy. Tradycyjnie zagramy sobie do tyłu. I Jacek Laskowski. Spokojny mecz rozluźniający. Przed tym meczem grałem jeszcze dwa mecze treningowe, który jeden wygrałem, drugi przegrałem, ale to było tak... Nieudany wślizg. Oj, już pierwszy faul jakiś i lagowanie, który wygrałem 1, 2-0, drugi przegrałem 1-2, ale tylko po to, żeby zdobyć sobie kilka groszy na te paczki, na Mikołajki. No i co, skupiamy się teraz na meczu. O Jezu, ażeż laguje. Nie może tak lagować. Jakub Błaszczykowski. Znaczy się, może, tylko żeby nam przeciwnik gola nie strzelił. A my strzelamy pierwszą bramkę w 5 minucie. Pięknie rozpykaliśmy jego obronę, pięknie rozpykaliśmy jego... Jestem po prostu aż... Zanim mówiłem. Pierwsza chyba taka akcja w online. No nie wiem, jak byście strzelili. Może gość już się po prostu speszył trochę. Może nie wiem, może się trochę zagapił, będzie faul. Widziałem, że będzie faul. Rzut wolny. Czas powoli, szybko, znaczy powoli leci bardzo, ależ coś laguje, no nie wiem, co tu się dzieje z tą FIFA. Piękna interwencja. Tutaj interweniuje mi tytoń. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Coś strasznie mnie tutaj denerwuje ta FIFA teraz. Ale co, musimy się skupić na grze. Nie przejmować się jakimiś tam problemami technicznymi. Dobrze, dobrze, pięknie. Jeszcze raz do Milika. Milik na... Aj, źle, to już źle to zrobiłem, już za późno. Offside. Już za późno i jest offside, no niestety tracimy piłkę i szansę. Ale ważne, że strzeliśmy pierwszą bramkę jako pierwsi i to bardzo szybko, żeby uspokoić grę. Fatalne podanie. Ale z tego co widzę, to wszystkie ostatnie mecze, które rozgrywamy, gramy dobre w miarę. I mogą się oczywiście podobać. Ale teraz trzeba wrócić, tak jest, dobrze, spokojnie tytoń, spokojnie, bez głupich tutaj zagrań, bo nie możemy czytelne tracić podanie, piłki, tak, nie możemy czytelne, tak tracić, wiedziałem, niech sobie kopie, nawet może kopać, nie wiem, cały mecz tak praktycznie. 14 minuta dopiero, oj, bardzo powoli mi tutaj czas leci strasznie w tym meczu, będzie się mecz ciągnąć, będzie mecz walki. Musimy przejść teraz bramkę na 2-0, uspokoić grę. No, ucieka obrońcy. Rybka dorzuca do przybyłki. Przybyłko, poprzeczka ratuje go teraz. Już dwie sytuacje. Druga, albo i nawet trzecia sytuacja, której mogliby przejść bramkę. Spokojnie. Milik traci. Ale na posterunku powinien być obrońcy. Oj, to rozbłąd zrobiłem.
Nie ten zawodnik, nie ten zawodnik. Dobrze, na tego, no dojdź do niego, dojdź do niego. Oj, dobrze, zablokowaliśmy to. Jakoś jeszcze się udało, ale nie możemy doprowadzać sobie do takich sytuacji groźnych, ponieważ on to będzie jeszcze raz i on to wykorzysta. Bo pamiętajcie, niewykorzystane sytuacje się mszczą i wiadomo. Strata, drużyna przeciwna, no lepiej, troszeczkę dokładnie musimy teraz zrobić. Skupcie się, panowie, skupcie się. Gramy o tytuł mistrzowski, spalony. Jest spalony. A, pan spalony. Gdzie tam był spalony? Ja pan spalonego nawet nie widział. Graj, szybciej. Iniesta. Kombinuje, gościu. Aj, przybyłko, w blokach się po prostu tam gdzieś zatrzymał. Coś go chyba tam, nie wiem, lekko przytrzymało, nie wiem co to było. On do tego by doszedł spokojnie. Grzegorz Krychowiak. Krychowiak, pięknie do Błaszczykowskiego, pierwszą piłkę widzę. Chodzi tutaj bardzo dobrze. Aj, niedokładnie, ależ kolejna sytuacja zmarnowana. Mogliśmy teraz spróbować podwyższyć ten wynik, no i teraz trzeba, no i trzeba teraz się bronić. Nie trzeba. Gościu się myli. No ale Tytoń to wybija tragicznie, o Jezu. Mógł wyrównać. Ale żeby ten Fabregas kopnął, no i strzeliłby. Tam mi coś ten, jak on się nazywa, Szpakowski, coś mi tam bredzi, jakiejś modernizacji stadionu, to coś tam zacznie komentować, chłopie, a nie o modernizacji stadionu mi tu bredzisz. Przybyłko. Rozegra, dobrze. Źle. Zbyt pasywnie. Wracaj się teraz tam, prawo obrońca Olkowski, wracaj. Bo musimy się obronić. Musimy się teraz obronić, groźnie. Fabregas jest bardzo nieobliczalny. Broni Tytoń. Dobrze, jakoś. Nie, spalony. Myślałem, że sędzia dyktuje nam rzut karny na czele przeciwnika. Odetchnąłem z ulgą. Dalekie wybicie. Grałem dzisiaj wszystko praktycznie na aferę, żeby nie stracić piłki, nie stracić bramki. Może zagramy jakiś mecz na zero. Może się w końcu uda. Dobra, bramkarza rozegraj. Ale co tu się teraz stało, to ja nie wiem, co tutaj mi gwiznął. Trudno i będzie 1-1, ja już to przeczuwam. No i powstrzymał akcję. Nie ma 1-1. No nie mam komu teraz zagrać. Wypad z tego pola karnego. Prowadzą piłkę. Nie tak. Wrzutem z autu. Źle to zrobiłem. Dobra, graj gościu. Nie mamy czasu dzisiaj. No. Wyższy pressing. Trzeba... przejęcie w obronie. Dobrze. Adrian. Milik. Milik nie wypuszcza go tutaj. Dobrze, troszkę pokombinowaliśmy. No. I przekombinowaliśmy trochę. No, był faul, panie sędzio. Tu był faul. Byliśmy szybsi. Tak ktoś się gwizdże. Aj, nie tak. Znów źle. I znów obrona nie śpi. Do środka. Rzut wolny. Tak jest. Tam jeszcze mogła być chociaż jakieś upomnienie słowne. Zagramy tak na aferę, znaczy na aferę. To jest takie jakby głębokie dośrodkowanie i błąd popełniają obrońcy. Jego mamy szansę na strzelenie 2-0. Na 2-0. Mierzyjewskim rzucimy tak głębiej troszeczkę w pole karne na 12-13 metr. Jeszcze przejęcie przez Olkowskiego. Olkowski, ależ to huknął. Ma młot w nodze pan. Panie. Jak on ma? Piotr Olkowski, Paweł Olkowski, nie wiem jak on się tam nazywa. Pan, co ja już bredzę. Aj, broni. Przejęcie. Nie przejmujemy tego, bo mu troszkę tam za krótkie palce widzę ma. Za krótkie buty i nie przejął tego. Ale spokojnie. Spokojnie teraz. Wyższy pressing znowu zastosujemy. On się pomiesza i widziałem, pomieszał się normalnie jak kogel mogel w tym w słoiku, czy tam w szklance, jak ktoś tam nazywa. Nie wiem, gdzie to tam się mieszał. Rzut wolny. Rzut wolny. Gdzie tu rzut wolny widziałeś, chłopie? Gdzieś ty tu widział rzut wolny. Wymyślił sobie coś i ubzdurał i gwiździe. Znowu jest przejęcie. On wiedział, że my zagramy tam. On wiedział. Widzę, że chłopcy się zmobilizowali na dzisiejszy mecz. Odpoczęli sobie kilka meczy. Niektórzy. Glik nawet widzę, coś jest spalony. Nawet nie biegnę. Bo nie potrzeba. Tam widać było, że sędzia chorągiewkę podniósł, ale on nie widział tego, bo jest ślepy. Glik nawet zaczął coś grać. W meczach treningowych znowu troszkę się zaczął lepiej pokazywać, dlatego go wystawiam dzisiaj w pierwszej jedenastce. Chciałem posadzić Lewczuka, ale no nie wiem co Lewczuk by... Lewczuka nie puszczę, bo ma czerwoną kartkę. Także Rzeźniczak, Glik, no nie mamy innych obrońców środkowych.
już żeśmy posprzedawali. Albo gdzieś tam Cione chyba jeszcze się gdzieś tam plącze. Ale nie pamiętam, czyśmy go nie sprzedali też go. Bo szukała, poszedł od razu już na listę transferową chyba po 4 czy 5 meczach, bo był słaby po prostu. Nie ma co ukrywać. Strasznie słaby. Myślałem, że troszkę coś lepszego będzie pokazywał. I jest teraz kontratak. Nie ma kontrataku. Kończymy pierwszą połowę. Wygrywam 1-0. Dobra połowa w miarę w moim wykonaniu. Także z gorąco już Was zapraszam na drugą połowę spotkania. I wracamy. I zmian nie robimy tradycyjnie. Zagramy podstawową jedenastką. Chodzi Ribery, widzę tutaj. Ale za kogo? To tego nie widzę. Zaraz zobaczymy, jak tu realizator nam pokaże. Ribery za Turan. Turan słaby. Nie gra teraz, to jest słaby bardzo. Oj! Dwayne trafia. Troszkę żeśmy się zagadali, znowu tracimy bramkę. Nie szkodzi. Jaki puchar premier? Co ty wredzisz, Pakowski? Coś ci się naśpał. Chłopie, puchar premier. My gramy tu o awans, dobrze. Gliznął. Mamy jakiś rzut wolny do wykorzystania. Może to wykorzystamy. Dośrodkowanie w pole karne, troszkę za mocne. No tam Milik, gdyby miał te 5 cm więcej wzrostu, może by to sięgnął. Ale było w miarę groźnie. Gościu pewno tam już speniał. Zaraz my speniamy, jak strzelimy, stracimy drugą bramkę, bo Insigne jest dość mocny, dość szybki. Tytoń na posterunku. Nie ma Higuaina, Higuain jest słaby. Oj, nie. Ślizg. I Nesta też już dziadziuś. A tam my wyjdziemy z kontrą naszymi młodymi. Oj, Adrian. Coś chyba za długo posiedziałeś i się przestałeś grać. Skup się, Adrian. Dobrze, pięknie. Dobrze, jeszcze raz. On wie, że zagram tam. On wiedział, że tam zagram, ale Milik do tego nie dojdzie. Jest za słaby. Zaraz trzeba jakieś zmiany zrobić. Nie wiem, czy wprowadzić jakiegoś Nikolicza, czy Prijowicza. Nie wiem, który będzie lepszy. Ale Milik ma szansę, prawa noga. Prawa noga. Jego słabsza, no, mogę na lewą zejść. Ale cóż. To już jest historia tego strzału. Oczywiście, no, pominę ją milczeniem. Znaczy, ten strzał pominę milczeniem. No, to był faul. No, niestety sędzia kolejny raz nie gwizdże nam faulu. I to się teraz zemści dla przeciwnika. Nie zemści się. Nasz? Dotknął. No dobra, no nie będę się kłócił, ale dotknął. Mógłby się przyznać, gdyby. Iniesta też słaby. W tym meczu oczywiście, bo wiadomo. Ale jak to można... Znaczy się, dziadziuś wiadomo, jak to gra już. Może bym być odwojem dobrym. Jordi Alba. Nie wiem, ja już bredzę chyba normalnie. Jestem zmęczony. Rzut wolny. Więc mogę znowu bredzić. Kolejny mecz, który bredzę bez sensu. Nie wiadomo co bredzę, no ale... Coś trzeba mówić, wiesz, cicho nie będę tutaj siedział przy tej kamerze. Na pewno większość by chciała, żebym cicho siedział i nie pieprzył głupot, no ale nie da się. Dobre to było podanie, no... Troszkę za mocne. Arek Milik, wyższy pressing, trzeba zastosować. Zmiany zaraz, musimy tylko przejąć piłkę, robimy zmiany. Dobrze, obrońcy nie śpią, pięknie. Tak jest, nie. Myślałem, że to dojdzie do Milika, czyli nie wiem, co tam był. Ślizgiem, nie dał się nabrać, był spalony. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Dokładnie, ja wiem o tym, że był spalony. Zrobimy zmiany, 60, to już 6 minuta. Musimy kogoś zmienić. Przybyłko, dobra, przybyłko niech zejdzie, wpuścimy Prijovicia, wpuścimy Guilherme za Mierzyjewskiego. Mierzyjewski słabo już po prostu, już ledwo dycha tam. Płuca dużo normalnie mu chyba się zapadły. Ale tak to jest, jak się systematycznie nie gra. Lewczukiem on... No nie mam do kogo, muszę zagrać na oślep. Zagrajmy na oślep to. Milik. Może to przyjmiemy, nie przyjmiemy. Guilherme się troszkę pomieszał. Oj, gościu widzę teraz nabrał szósty bieg. No, ucieka obrońcy. Tytoń! Piękny gol! No i remis. To
dobrze dla widowiska. Jaki remis, Szpakowski, coś ty ćpał dzisiaj. 2-1 chyba przegrywamy, remis. Co on widzi, po prostu... Nie wiem. Nie wiem, Szpakowski naćpany, Laskowski naćpany dzisiaj, nie wiem, nie wiem. W końcu musiała paść. Na oczywiście, że musiała. Możeśmy się trochę skupili na gadaniu, nie na graniu zwykłym. Aj! Niesamowity atak obrońcy. Dobrze. Wypuść mi go tutaj. Wypuść lepiej. Nie za plecy. Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Kto to? Krychowiak. Do tyłu muszę zagrać. Nie ma komu. Nie ma komu. Ma do kogo zagrać. Nie ma komu, Olkowski dorzuci, nie dojdzie mój. Za płasko, za blisko. Jeszcze jest Krychowiak, 16 metr zablokowany, szybciej to mogłem strzelić. Troszkę za długo przytrzymałem sprint i to po prostu nic nie przyniosło efektu żadnego. Baszczykowski będziemy rzucać, no dobra, niech rzuci Kuba. Milik centralnie w ręce bramkarza. Błąd tutaj, błąd mój, jego też. To była groźna, no kurde, mole, zagraj to dokładniej, teraz się patrzy na niego po prostu. Bo zaraz normalnie pójdziesz na listę transferową, jak się wkurzę. Oj, Cavaniego wpuścił. Brawo, ładnie odebrał. Oj, dobrze, nie wiem kto to był. Dobrze ten ślizg wymierzony co do po prostu setnej sekundy. Nie gramy na szerz, nie gramy na szerokość, gramy do przodu. Przejęcie piłki. No i też pod nogi kogoś zawodnika gramy. Sergio Busquets. Rzeźniczak. Jakub Rzeźniczak. Co tu było? Z decyzją arbitra był spalony. Dobra, spalony. Minimalny. A tam minimalny. Na Priowicze. Na Priowicze. Priowicz nie przejmie tego. Oj, myślałem, że go jakby go teraz po prostu sieknął teraz, no to byłaby lipatka trochę. Tytoń. Oj, Tytoń, nie tak lekko. Trafiła w przeciwnika. Ty to musisz to po prostu teraz wybronić. Nie ma Cavaniego. Co się z nimi stało? Mecz dobiega końca, a oni co się stało? Jeśli chodzi o... Faul? Po co gwizdzisz? Byłem przy piłce. Po co gwizdzisz? I stracimy teraz szansę na wyprowadzenie kontrataku. Bo musimy grać teraz na osie. Sędzia. Jak szaleni. A są jeszcze szanse. Tu wszystko może się wydarzyć. No i gówno, dupa, chce. Nie będzie bramki. Mieliśmy szansę, tylko że nam oczywiście przerwał akcję. Jest spalony, nawet nie biegnie do tego. Lubi grać na granicy spalonego, ale... Aj, sędzia, baranie. Wszystko przez sędziego oczywiście. Bo przerwał tą akcję. Tam szła kontra po prostu na, nie wiem, na 2-2. Minuta spotkania, jeszcze 6. Potem mogliśmy 6 na 3-2. Rozciągnij to. Dobrze, nie do Milika. Milik. No i Milik straci, widziałem, że straci, bo już nie ma siły. Kluczowe dla tego meczu, jeśli tak, wykorzystają ten rzut rożny. Kluczowe, nic nie wykorzystamy oczywiście, bo złe dośrodkowanie. Co huknął teraz, Jezus Maria? Nie no, jak? Przecież tam było bite od tego, od obrońcy chyba. No świetnie przewidział. Świetnie przewidział do Cavaniego, Cavani na 3-1. Ale może się... No i nie sta, no ledwo. Trudno, przegrywamy ten mecz. Może jeszcze go zremisujemy. Ale jeszcze otwieramy paczkę, może paczka będzie szczęśliwsza niż ten mecz. Jeszcze tam jest szansa. Jeszcze jest szansa, nie ma już szansy. Gorąco to jest na Jamajce. Fał w tą stronę. Maria. Będzie rzut wolny, ale czy tylko na tym się zakończy? No i gdzie mam zagrać? No. Nie mam gdzie zagrać. Muszę trochę zaryzykować. Dobrze, Priowicz, Błaszczykowski już bezsilny. Bezsilny, Błaszczykowski. Jeszcze Błaszczykowski zablokowany, ależ to była sytuacja w 90. już pierwszej minucie. Jeszcze jest szansa. Zagramy, nie wiem, lewonożnym jakiś, nie wiem, Guilherme, wrzuć to. Guilherme, to jest ostatnia szansa, żebyśmy to jeszcze zremisowali. Tak nie zdobędziemy już mistrzostwa. I co? Co tu się po prostu teraz wydarzyło? I sędzia kończy mecz. No cóż, kończy mecz, przegrywamy 2-1. Jeszcze nie wszystko stracone, już otwieram zaraz paczuszkę. Także kończymy to, wyłączamy szybko. Jest awans, najważniejszy jest awans. Dostajemy 3800. Dużo.
Aha, o tak, bo mecz i był tego, czyli nawet nie musiałem grać tych praktycznie dwóch meczów, mogłem jeden zagrać sobie treningowy. Dobra, jest awans, ósma liga, zaczynamy od wtorku, czy tam od poniedziałku. I jeszcze szybko, szybko paczuszka, która może być szczęśliwa. O jest, przeglądaj paczuszki. Złota paczka za 7,5, pewnie jakieś będą promocyjne, no wiedziałem, ale nie stać nas oczywiście. Szkoda tam pieniędzy. Co na Messi przyniesie? Zobaczymy. I będzie coś dobrego. Środkowy obrońca Olimpiku, Leon Bisewacz. Ale padaka. Także mecz padaka, karta padaka, nic Mikołaj dobrego na nie przyniósł. Także zapraszam Was na kolejny mecz, odcinek FIFA Ultimate, w którym już będziemy gościć na boiskach 8 ligi. Także dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Wchodźcie oczywiście na Facebooka, link w opisie. I trzymajcie się i cześć, do następnego.